I jesteśmy na żywo. Wybiła godzina 20, a właściwie 20.01. Może później zdradzimy, dlaczego mieliśmy lekki poślizg. Czas na środową strefę spotkań. Ja nazywam się Paweł Jaśkowski, jestem redaktorem naczelnym jedynego tak profesjonalnego magazynu dla inwestorów, Strefa Nieruchomości. Ze mną dziś Agnieszka Szalenga i Rafał Schellenbaum, czyli twórcy Recamp, inspirującej konferencji dla branży nieruchomości. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli się słyszymy, od razu sprawdziliśmy. No i tak, no i dzisiaj ustalimy raz na zawsze. Czy pośrednik w obrocie nieruchomościami to zło konieczne i czy rzeczywiście potrzebny jest podczas transakcji? Po tym live'ie zawód pośrednika albo zniknie w ogóle z rynku, albo się umocni i nie ma tu miejsca na odcienie szarości. Ale najpierw nasi goście potwierdzą i powiedzą, dlaczego są wiarygodni w tym temacie. Moi drodzy, to parę słów o sobie, czym się zajmujecie. To może ja zacznę. Już zostałam przedstawiona, Agnieszka Szałęga, nazywam się, dzień dobry. Witam serdecznie i przy okazji bardzo dziękujemy razem z Rafałem za zaproszenie do tego webinaru i że możemy się troszeczkę podzielić swoją wiedzą i naszym doświadczeniem, wcale nie małym. 17 lat jako pośrednik, 22 lata w branży. Zrobiłam już setki, jak nie tysiące transakcji, więc coś na temat pośrednictwa oczywiście wiem i też na temat jego historii, bo przeżyłam kryzysy, więc też wiem, tam było takie fajne pytanie, czy w ogóle czy AI zastąpi w ogóle pośrednika. No to o tym też możemy sobie porozmawiać, czy tak się wydarzy, czy zupełnie nie. W każdym razie na pewno jest w tej chwili ciekawie i ta sytuacja, która obecnie jest i ten rozwój jest absolutnie ciekawy. Rafale. Okay. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A ja nazywam się Rafał Schellenbaum i w zasadzie w dowolnej kolejności jestem przedsiębiorcą, pośrednikiem, menadżerem, trenerem mentalnym, górołazem, wodopływakiem, rekampianinem, a tak naprawdę to lubię ludzi, lubię współpracować. Moim konikiem jest praca z kupującym. I chyba dlatego właśnie robię to, co robię. Nie spędzić ani jednego dnia w pracy, w swoim życiu, to jest fajna rzecz. Gorąco polecam. Zazdrościmy. Dzięki. I również dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dobrze, jeszcze tylko taka uwaga do widzów, żeby zadawali pytania. Na koniec przeczytamy je i spróbujemy odpowiedzieć, jeżeli widzowie nas nie zagną na niczym. I startujemy, żeby już nie przedłużać, też żeby dać się jak najwięcej tej wartości w jednostce czasu, skondensujemy to. Dobra, co leży w obowiązkach pośrednika, bo właściwie ustawa tego nie do końca to reguluje i właściwie w ogóle nie reguluje. Trzeba taką umowę sporządzić z pośrednikiem. Co pośrednik powinien zapewnić podczas całego procesu? Odpowiadajcie proszę dowolnie, możecie... Kto pierwszy, ten lepszy. Może Agnieszka zacznijmy. Okej, Rafale. Nie, Agnieszka to Agnieszka, ja poczekam. Aha, no tak, dzięki. Generalnie można byłoby właściwie rozróżnić, co to są obowiązki pośrednika, a czym jest w ogóle pośrednictwo, prawda? Bo pośrednictwo też reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami i ona wyraźnie mówi, że jakby to są czynności, które polegają na łączeniu jakby kontrahentów, czyli znalezieniu klientów i to, czy się mówi o tym w kontekście ustawy, czy mówi się jako obowiązki pośrednika, to są chyba trochę dwie różne rzeczy, bo można robić jedno, można robić drugie. Oczywiście umowa pośrednictwa tak naprawdę reguluje to, co my wykonujemy i jak to wykonujemy, prawda? Więc no właśnie. Ja uważam, że w obowiązkach pośrednika na samym początku leży etyka wykonywania zawodu. Od tego zaczynamy, a z tego wynika wszystko inne. To, na co się umówimy z klientem, to jest kwestia bardzo otwarta. Możemy w umowie tak naprawdę zawrzeć mnóstwo punktów, których klient od nas oczekuje. Bo bardzo często praca pośrednika polega na tym, że chcemy klientowi sprzedać to, co mamy. A w momencie, kiedy zaczynamy obsługiwać na przykład popyt, to może wypadałoby zacząć od tego, szanowny kliencie, czego ty oczekujesz od swojego pośrednika? I zaczynamy dialog.
rozpoczynamy rozmowę, która pytanie, gdzie nas zawiedzie. To wszystko powinno się znaleźć w umowie, bo ten zakres może być bardzo, ale to bardzo szeroki. Mhm. Więc co powinna zawierać dobra umowa pośrednictwa, zabezpieczająca czy zapewniająca takie bezpieczeństwo, ale i komfort dla obu stron? Przede wszystkim powinna być podpisana na piśmie. W ustawie jest też mowa o elektronice, w sensie mailowo można. No, poprzez podpis kwalifikowany, ale różne są szkoły. Wielu prawników różnie mówi, więc chyba najbezpieczniejszą mimo wszystko formą dla swojego spokoju jest po prostu forma pisemna. Face to face, klient przychodzi do nas, wyciągamy papier. Papier jest omawiany, papier jest czytany wielokrotnie, wszystkie punkty są omawiane i jeżeli jest złożony podpis przez obie strony, to wtedy ona jest po prostu ważna. A druga rzecz, chyba jeszcze też ważna, Rafał, myślę, że przyznasz mi rację, to jest przede wszystkim podpisanie umowy z właścicielem nieruchomości albo z faktyczną osobą, która takiej nieruchomości poszukuje, bo bywa tak, że przyjmuje nas na przykład jeden małżonek i twierdzi, że on może podpisać taką umowę, a fizycznie ta umowa tylko będzie ważna połowicznie, ponieważ on sprzedaje swój udział. Więc umowa powinna być podpisana przez wszystkich właścicieli, którzy widnieją w księdze wieczystej albo w akcie nabycia nieruchomości. Dokładnie tak. I szanowni klienci, nie dziwcie się, jeżeli będziecie poszukiwali nieruchomości, przyjdziecie liczną, pięcioosobową rodziną, a pośrednik będzie oczekiwał od was, że każda z osób, która jest na prezentacji, powinna podać swoje dane do umowy i powinna się na tej umowie podpisać. To nie jest tak, że my to sobie wymyśliliśmy i to jest nasze hobby. Nie, jest mnóstwo fajnych rzeczy, które możemy dla was robić. Podpisywanie umowy nie jest najfajniejszą z nich. Ale po prostu musimy to zrobić. Tutaj ustawodawca nie pozostawił nam żadnego wyboru. Zwracam też uwagę na to, co powiedziała Agnieszka. Przede wszystkim tę umowę trzeba podpisać i ten podpis kwalifikowany to nie jest to samo, co podpis zaufany. Klienci chcą to robić podpisem zaufanym. Niestety, ale sąd mówi, że nie, to nie działa. Okej, czyli zdarzało wam się takie sytuacje, że podważana była umowa elektroniczna? Jak zapytasz mnie osobiście, to nie, natomiast słyszałem o takich przypadkach. Okay. Dobra, to co zawrzeć w takiej umowie? No, przede wszystkim. Jakie obowiązki, jakie zobowiązania, czy jakie kroki? Jeszcze raz, to wszystko zależy od tego, na co się umówimy z klientem. Mamy wiele rodzajów umów pośrednictwa i naprawdę możemy umówić się prawie na wszystko, co nie jest prawem zabronione. W związku z tym to, na co się umówimy z klientem, jeżeli klient sprzedaje nieruchomość, to zostawię Agnieszce, bo ona tutaj jest jakby mistrzynią kompetencji wszelakich plus fotograficznych, więc lepiej to opowie, co zawrzeć z tego punktu widzenia. Ale z punktu widzenia na przykład kupującego powinniśmy określić, czego klient szuka, w jakim czasie chciałby to znaleźć. Powinniśmy określić budżet, w jakim klient się porusza. Powinniśmy określić osobę decyzyjną i właśnie z nią podpisać umowę, a nie z wydelegowanym członkiem rodziny, który ma się rozejrzeć na rynku. Z całą pewnością powinniśmy również doprowadzić do tego, żeby sprawdzić dokument tożsamości osoby, która tam jest. Musimy tam zawrzeć też nasze zobowiązanie. No i teraz do czego ja się zobowiązuję? Ja się zobowiązuję do tego, że będę szukał dla klienta nieruchomości w kryteriach, które on mi wskaże. Ode mnie bardzo dużo będzie zależało, bo jeżeli ja podprowadzę rozmowę odpowiednio, no to skutecznie doprowadzimy do zakupu, bo będę wiedział, czego klient potrzebuje. A uwierzcie mi, mniej więcej 30% transakcji to są transakcje, kiedy klient kupił to, na co się zgłosił lub czego oczekiwał na początku. Pozostałe 70% gdzieś tam ewoluuje w trakcie. I to wszystko powinniśmy dopisywać i aneksować. Oczywiście powinien być termin umowy, ale również umowa bezterminowa jest jak najbardziej okej. Klientom się wydaje, że umowa bezterminowa to jest coś, co ich wiąże. Szanowni Państwo, umowa, która nie ma terminu jej zakończenia, ma 2 tygodnie ustawowo na jej rozwiązanie, więc nie ma tak naprawdę żadnego problemu. To dla obu stron, zarówno dla pośrednika, jak i dla klienta. Ja tak mogę długo, ale to Agnieszka nic nie powie wtedy.
podzielmy ten czas sprawiedliwie. Proszę. Agnieszko, ty chciałabyś coś dodać? Znaczy umowa, ogólnie umowa pośrednictwa jakby no oprócz tego, że powinna zawierać te podstawowe elementy, które gdzieś tam są określone, to oczywiście ona też zawiera to, co robimy i to, do czego się zobowiązujemy. I umowy, powiem tak, są różne, ponieważ znam umowy na wyłączność, które mają jedną stronę, moja umowa ma na przykład stron 8. Ja nie boję się w swojej umowie zobowiązać do zrobienia wielu czynności, które są wiele razy poza zakresem w ogóle, które pośrednicy wykonują, a chociażby dlatego, że chcę, żeby mój klient czuł się bezpiecznie, czuł się zaopiekowany i wiedział, że nie bez powodu musi mi zapłacić kwotę X. A jakie to są czynności? Proszę. A jakie to są czynności? Na przykład home branding, na przykład home staging, na przykład analizę rynku, analizę cen, zrobienie tak zwanego MVA, czyli badania rynku pod kątem realnej ceny sprzedaży, którą robimy na podstawie cen ofertowych z portali. Pomoc przy załatwieniu wszystkich dokumentów, pomoc przy realizacji home brandingu, jeżeli taki jest na przykład wykonywany. Jeżeli mamy działkę, to sugerujemy klientowi koncepcję zagospodarowania. Jeżeli trzeba, to współpracujemy z geodetą, z architektem w celu stworzenia na przykład projektu zagospodarowania działki, żeby wyciągnąć z niej większy potencjał. To nie są rzeczy, które standardowo pośrednik wykonuje, ale my jakby staramy się, żeby nasi klienci dostali taką usługę, jeżeli takiej będą oczywiście potrzebowali. No i cały szereg innych podstawowych rzeczy, czyli pomoc przy transakcji, pomoc w negocjacjach, właśnie pomoc w tych wszystkich dokumentach. Bardzo często reprezentuję w ogóle moich klientów przed wszystkimi instytucjami. Oni właściwie przyjeżdżają tylko raz na podpisanie umowy, wszakże już mówiliśmy, że ona musi być pisemnie i na papierze, na umowę przedwstępną i później tylko i wyłącznie na umowę końcową. Nie ma w ogóle potrzeby jakby kontaktu z klientem w czasie trwania tej transakcji i powiem szczerze, że chyba to sobie klienci najbardziej cenią, że i za to są w stanie zapłacić i jak to jest dobrze wpisane w umowie, a my to zrealizujemy, to oni są wtedy przeszczęśliwi. Okay. Dużo czynności się pojawia, ale też i z drugiej strony jest to wygoda właśnie korzystając z pośrednika, więc czy każdy uczestnik transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości powinien bezwzględnie korzystać z usług pośrednika? Nie ma takiego obowiązku. Niestety, ubolewam nad tym bardzo. Już od lat intensywnie pracowaliśmy i pracujemy dalej oczywiście nad wyłącznością i żeby była... żeby doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy w Polsce klient, żeby sprzedać nieruchomość, będzie musiał przyjść do pośrednika. Niestety tak się nie dzieje, musiałoby się wiele zmienić w naszym kraju. Na dzień dzisiejszy klienci mogą korzystać, nie muszą korzystać z usług pośrednika, natomiast wiele sytuacji, które pokazują nam i Rafał też pewnie tutaj się zgodzisz, jak już skorzystają z naszych usług, to później że tak powiem, całują nas po rękach i stwierdzają, że to był chyba jednak najlepszy wybór, jaki mogli dokonać i nie rozumieją, dlaczego do tej pory nie korzystali na przykład z usług pośrednika. Tylko, że ten pośrednik musi po prostu zrobić dobrze robotę. Wtedy klient jest zadowolony i wtedy to docenia, szanuje i mówi też innym, przekazuje dalej informacje od ucha do ucha, że słuchaj, korzystaj z pośrednika, bo jednak to jest mega wartościowa sprawa. Praca to jest słowo klucz, to co Aga powiedziałaś. Pośrednik dostaje wynagrodzenie za pracę, zdejmując odium odpowiedzialności trochę z klienta, przede wszystkim uwalniając jego czas, dając swoje zasoby, swój profesjonalizm, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje kontakty, swoje dostępy. Za to wszystko płacimy i musimy to klientowi wytłumaczyć, żeby on wiedział, za co on ma nam zapłacić, bo to nie jest tylko za to, że podpisaliśmy umowę i pokazaliśmy nieruchomość. Tych czynności jest bardzo, bardzo wiele. Agnieszka je doskonale ujęła, więc nie ma sensu, żebym ja tutaj cokolwiek dodawał, bo nam się przedłuży. Mamy tylko 45 minut. Oj tam. Możemy. Możemy dłużej. Natomiast ja poproszę Agnieszka jeszcze ciebie o to, bo mówiłaś, że dobrze by było, jakby wszyscy korzystali, ale czy właśnie, co może pójść nie tak, jeżeli Kowalski zechce sprzedać albo
kupić dom, w czym może go wyręczyć, czy uratować, przed czym może go pośrednik. Tutaj też mówimy o takich kosztach pośrednika versus te koszty, w które ktoś może się wpakować, kolokwialnie mówiąc, jeżeli nie skorzysta z usług pośrednika. Czyli... Tak, no tak może być. Takim prostym przykładem na przykład jest usługa, na przykład, którą my oferujemy przy zakupie nieruchomości, która powiedzmy jest wątpliwa. Mamy fachowców, którzy są budowlańcami, ale z uprawnieniami i potrafią ocenić na przykład stan lokalu, czy budynku, czy całej kamienicy i na przykład określić, czy ta kamienica rzeczywiście była w remoncie, czy nie miała remontu, czy były jakieś zacieki, czy zalania, czy cokolwiek. Klient, który kupuje, zwłaszcza kupujący, jest narażony na niebezpieczeństwo zakupu czegoś, co okaże się trochę jakby fejkiem. I my mamy takie narzędzia, a przede wszystkim mamy znajomości i przede wszystkim mamy wiedzę, że daną nieruchomość przed zakupem można po prostu sprawdzić. I wcale to nie kosztuje wiele i wcale nie jest to nielegalne, wręcz przeciwnie, tylko że nie wszyscy mają pojęcie, że coś takiego można zrobić. To jest jedna z rzeczy, ale jest naprawdę wiele. Przy zakupie, Rafał, to ty pewnie powiesz więcej, bo ty obsługujesz kupujących i chyba wiesz najlepiej, jak jest zabezpieczyć interes klienta. Bardzo często słyszę od klientów, że proszą mi wysłać taką przykładową umowę przedwstępną albo przykładową umowę najmu, taki wzór. Coś takiego z mojej perspektywy nie istnieje, ponieważ każda transakcja jest inna. Ja jestem na tym rynku nieruchomości już prawie 30 lat, jak tak policzyłem dzisiaj dokładnie, wstyd się trochę przyznać. Nie miałem dwóch identycznych transakcji. Tak, to nie wiem, czy to się chwalić, czy już raczej się pakować. W każdym razie, wracając do tych transakcji, nie było dwóch takich samych. Za każdym razem jest inaczej. Ostatnio zaskoczyła mnie transakcja, gdzie dokopaliśmy się do dokumentów sprzed 17 lat, które w naszej opinii, i słusznie jak się okazało, podważały legalność całej transakcji. Być może ktoś kiedyś popełnił błąd. Trzeba to było prostować. Klienci bardzo często, kupując mieszkanie, mówią, co tu się może wydarzyć. Naprawdę bardzo dużo elementów, począwszy od nieuregulowanych gruntów, począwszy od niemożności utworzenia księgi wieczystej, skończywszy na jakichś zobowiązaniach, które wcale w tejże księdze, jeżeli ona już jest, nie muszą być widoczne. Idąc po drodze gdzieś przez stan techniczny, przez elementy, których klient po prostu nie zweryfikuje, dlatego że, tak jak powiedziała Agnieszka, albo nie ma takich narzędzi, albo nie wie, że powinien o to spytać. Klienci albo bardzo nie często... Ma radaru jakby. Trochę tak, bo to jest tak, że jeżeli na przykład rozmawiamy z prawnikiem, to oni nam mówią o kolejnych case'ach, których ja na przykład nigdy nie doświadczyłem. Dla prawników jest to chleb powszedni, bo do nich trafiają klienci z problemem już zazwyczaj. Do nas na szczęście nie jest aż tak źle. Do nas trafiają klienci z prośbą o pomoc, żeby kupić lub sprzedać, ale my weryfikujemy za nich mnóstwo rzeczy. Idziemy do tych prawników i zaczynamy to sprawdzać. Czy to jest tak, że jesteśmy 100% weryfikatorem? Nie. Bo jeszcze są inni ludzie, inne zawody, których też jesteśmy w stanie poprosić o pomoc. Klienci nie do końca chcą płacić czasami za dodatkowe usługi i pytają się, do czego to jest potrzebne. Ja wtedy zadaję zazwyczaj pytanie, przepraszam, a czy pani samochód, z którym przyjechaliście, jest ubezpieczony? No tak, oczywiście, a dlaczego pan pyta? No bo to auto jest warte kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy, ale niekoniecznie milion, natomiast nieruchomości idą często w miliony złotych. Warto by było jednak wziąć pośrednika, który zrobił tych transakcji wiele, a jeżeli nawet sam nie zrobił wiele, to wie, kogo spytać. Bo to jest tak trochę jak z tym dowcipem. Nie mieliście tu w takich sytuacjach pytań, że płacę państwu prowizję, to dlaczego mam jeszcze kogoś, jakiegoś eksperta? Niech pan, tak jak na giełdzie samochodowej kiedyś kopało się w koło, to niech pan kopnie w tę ścianę, sprawdzi swoim fachowym okiem, czy to mieszkanie jest w porządku, nie wzywajmy tutaj już nikogo. Nie mnóżmy kosztów. Ja tylko nieśmiało powiem, że ja osobiście nie mam w sobie kompetencji rzeczoznawcy budowlanego. Nie sądzę również, żebym miał kompetencję doradcy finansowego,
ubezpieczeniowego. Nie jestem również na przykład, nigdy nie doradzam klientom w kwestiach spadkowych, bo te przepisy zmieniały się na przestrzeni lat i obowiązują zgodnie z latami, w których się zmieniały. Trzeba by naprawdę wertować tego bardzo dużo, a po kolejne to trochę nam tego zabrania ustawa. Pewne rzeczy możemy robić, a do pewnych rzeczy po prostu musimy dodatkowo wziąć ludzi. To nie zawsze jest konieczne. Właśnie chodzi mi o to, czy ludzie nie buntują się przed tymi kosztami dodatkowymi, czy rozumieją już, po co to jest. Oczywiście, że się buntują, ale po to mają nas i po to budujemy zaufanie ze swoim klientem, dajemy mu bardzo wyraźne dowody tego, że może nam zaufać, że jeżeli w pewnym momencie mówimy stop, tu się zatrzymujemy, tu weryfikujemy, tu sprawdzamy, a tutaj na przykład musimy odpuścić tą transakcję, bo takie sytuacje też miałem. No to po prostu to jest nasza decyzja, co z tym zrobi klient, zobaczymy, on się może zawsze uprzeć. Do niego należy ostatnie słowo. Ja bym nie szalał na jego miejscu, nie ryzykowałbym aż tak, żeby pójść w spak pośrednikowi. Okej. Okay. Tutaj właśnie też chciałem zahaczyć o, już trochę zaczęliśmy wchodzić na ten temat prowizji. Czy ostatnio gdzieś natknąłem się właśnie na dyskusję w którejś z grup nieruchomościowych odnośnie do brania prowizji przez pośrednika od obu stron transakcji? Jakie wasze jest stanowisko w tej sprawie? Niektórzy twierdzili, że to jest nieetyczne, niektórzy, że wręcz konieczne. Jakie wy macie podejście? To zależy. O, właśnie tak, dokładnie. Kto jest naszym klientem? Gdyby istniała jedna odpowiedź na wszystkie pytania podczas wszystkich rozmów, wywiadów na świecie, byłaby to właśnie ta odpowiedź. Prawda? To zależy od naprawdę wielu czynników, bo jeżeli na przykład klient sprzedający życzy sobie bardzo wyraźnie i piszemy to w umowie, że on nie chce, żebyśmy reprezentowali drugą stronę transakcji, no to w tym momencie absolutnie nie wolno nam tego zrobić. I w tym momencie reprezentujemy tylko stronę sprzedającego. Bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy klient kupujący życzy sobie, że ja mam jego reprezentować i absolutnie nie mam brać wynagrodzenia od drugiej strony. Uwaga ze słowem reprezentować, bo pośrednik to nie to samo co pełnomocnik. Ja działam niekoniecznie w imieniu i na rzecz. Ja wykonuję czynności pośrednictwa, chyba że dodatkowo będę miał również pełnomocnictwo. Ale jeżeli będzie taki zapis, to w tym momencie absolutnie nie. Często klienci nie do końca to rozumieją i oczekują, jest czasami w warsztacie samochodowym, kiedyś widziałem taką tabliczkę, szybko, dobrze, tanio, wybierz dwa dowolne. No to podobnie jest mniej więcej z usługą pośrednictwa. Proszę wybrać dwa dowolne. Mhm. Czyli tu trzeba by to zastrzec ewentualnie w umowie, jeżeli ktoś ma coś przeciw. Z tego, co kojarzę, to właśnie chyba musimy nawet zawrzeć coś takiego, że klient wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na pobranie, albo nie wyraża zgody na pobranie, albo wyraża zgodę na pobranie wynagrodzenia z drugiej strony. Tak, Rafał? Nadawanie przez pośrednika obu stron transakcji, tak to chyba brzmi. Mhm. Okay. Natomiast jakby z zasady trochę, ja mówię, że to zależy, ale z drugiej strony powiem tak, pobieranie wynagrodzenia z dwóch stron to trochę tak jak adwokat reprezentuje obie strony sporu w jednej sprawie. On nie może tego zrobić, ponieważ to jest kompletnie bez sensu i mija się z celem i jest to kompletnie nieetyczne. I tak samo też powinien działać pośrednik. Jeżeli mamy jedną transakcję i pobieramy wynagrodzenie od kupującego i od sprzedającego, to jakże tutaj negocjować? No, negocjujemy dla sprzedającego, czy negocjujemy dla kupującego? A może dla siebie? Może dla siebie. Ja powiem o takim przykładzie sprzed kilku dni. Miałam mieszkanie w tak zwanym rynku off-marketowym, czyli spod lady. I zadzwonił do mnie klient przez pośrednika, który chciał zapłacić mi wynagrodzenie za to, że ja obniżę cenę mojej klientce, a reprezentowałam moją klientkę, na wyłączność oczywiście. On mi chciał zapłacić za to, że ja obniżę jeszcze bardziej cenę, żeby on mógł taniej kupić to mieszkanie i zaproponował mi, żebym pobrała dwa wynagrodzenia. Jak myślisz, co zrobiłam? Nie zna granic.
No właśnie. No tutaj jakby no, absolutnie nie wchodziło to w grę. Oczywiście negocjujemy dla siebie, ale jeszcze są pewne chyba zasady trochę, chyba trochę. A często zdarzają się takie sytuacje, takie próby, no nie wiem, czy można to nazwać przekupstwem, chyba trochę tak, a często to się zdarza, bo ja słyszę o takich sytuacjach. No mi ale się zdarzyło. Nie mówię, że jest to wyznacznik i że to jest trend. Nie, mi się zdarzyło to pierwszy raz. No, klient i pośrednik trochę się zdziwili, że akurat trafili na mnie, tak, bo tam no, wyprostowałam w każdym razie odpowiednio tą sytuację, więc pan przeprosił i jakby no, temat w ogóle się rozmył, bo on tej nieruchomości finalnie nie kupił. Natomiast faktycznie to negocjowanie jest trudne, bo ciężko jest negocjować maksymalnie w górę dla sprzedającego, którego my reprezentujemy, jednocześnie negocjując zupełnie w dół dla kupującego, którego też reprezentujemy, prawda? Dlatego tutaj mówię o tym, o tej podwójnej reprezentacji, że ona nie zawsze po prostu jest okej. Ja z drugiej strony dopowiem, że ustawa mówi, że mamy pośredniczyć w transakcji, więc teoretycznie bardzo wyraźnie mówi pośredniczcie, możecie brać z obu stron i taki zapis się tam znajduje. Z ciekawostek dodam, że z moich transakcji w zeszłym roku absolutna miażdżąca większość to były transakcje, gdzie wynagrodzenie wziąłem z jednej strony, a nie z dwóch. Co nie zmienia faktu, że są sytuacje, że to się zdarza. I na początku naszej rozmowy wspomniałem, że najważniejsze w pracy pośrednika jest etyka. To, co przed chwilą powiedziała Agnieszka. Tych prób różnego rodzaju korzyści, które mamy odnieść z transakcji, zazwyczaj przeliczanych po prostu na pieniądze. Naprawdę w skali swojego życia zawodowego przeżyłem mnóstwo i klienci są bardzo zaskoczeni, kiedy słyszą nie. Nie, ponieważ ja tutaj w tym momencie pracuję dla tej strony albo dla tej, reprezentuję tą lub tą. Są zdziwieni, coraz częściej są zdziwieni, ale o dziwo mówią okej, rozumiem to. Właśnie miałem zapytać, czy odpuszczają, czy mówią panie Rafale, dogadamy się jednak. Właśnie odpuszczają. Jeżeli my mamy prosty, jasny cel, jeżeli mówimy, co jest dla nas ważne, w jaki sposób pracujemy, nie komunikujemy tego, tak, wie pan, bo to zależy, tylko mówimy, nie, ja tutaj pracuję w taki, a nie inny sposób. Każdy jeden klient, któremu tak to komunikowałem, mówił, rozumiem, szanuję, dziękuję. I albo procedowaliśmy temat dalej, albo od niego odstępowaliśmy. Co też jest ok. Każdy klient ma prawo do nie. My pośrednicy trochę się boimy usłyszeć to nie od klienta. A to jest absolutnie niewłaściwe, bo każde nie, które ja słyszę od klienta, uwalnia mój czas i pozwala mi go przeznaczyć na klienta, z którym będę się rozumiał, z którym jestem w stanie mieć umowę pośrednictwa, który zapłaci mi wynagrodzenie, z którym będę pracował, dla którego będę pracował. I tutaj właśnie tak się zastanawiam też, czy pośrednik powinien brać to wynagrodzenie procentowe, bo tak jak rozmawiamy, to ono może być właśnie zależne, znaczy jest zależne od ceny zakupu sprzedaży i mogą się właśnie pojawiać takie sytuacje, o których mówicie, czy może lepiej na przykład zryczałtowane wynagrodzenie pobierać. No bo też jak czytam na forach internetowych, to pojawia się kwestia, czym się różni sprzedaż mieszkania za 500 czy za 800 tysięcy złotych, no poza prowizją. I właśnie tu kwestia tego, czy ryczałt, czy procent. A czym się różni ubezpieczenie auta za 10 tysięcy złotych od ubezpieczenia auta za 1 000 000 złotych? No, zakresem odszkodowania. Myślę, że tak samo zakresem odpowiedzialności będzie się różniła kwota transakcji. Nie bez kozery pośrednicy mają ubezpieczenia na pewne kwoty i o ile podstawowa kwota to jest chyba 150 tysięcy złotych, o tyle pośrednicy, którzy mają większe biura lub obsługują nieco wyższe transakcje niż 150 tysięcy złotych, mają te kwoty ubezpieczeń zupełnie inne. Stąd się to chyba bierze. Natomiast ja osobiście jestem absolutnym fanatykiem wręcz ustalania wynagrodzenia właśnie w sposób kwotowy, na początku współpracy z klientem. I celowo używam tutaj słowo wynagrodzenie, a nie prowizja. Bo prowizja jest tylko i wyłącznie w momencie sprzedaży. Natomiast wynagrodzenie możemy rozłożyć i ono może być częściowo wypłacone za pracę, którą ja włożyłem, nawet jeżeli nie doszło do skutku w postaci sprzedaży, a częściowo za efekt w postaci sprzedaży.
Agnieszka, coś chcesz dodać? Czy z kolei teraz ty się zgadzasz całkowicie z Rafałem? Nie, oczywiście, że się zgadzam. Z tym wynagrodzeniem to jest po pierwsze w umowie i tak musimy określić też kwotę, ponieważ też jakby tutaj z kolei chyba ustawa o ochronie praw konsumenta mówi wyraźnie, że konsument musi, jeżeli jest to osoba oczywiście fizyczna, musi dostać w umowie pośrednictwa kwotę brutto, a więc my ją tak naprawdę i napisaną w kwocie takiej. Później jest to też określone, jakby powtórzone, ale w procentach. I wtedy te procenty też są uzależnione od ceny, czy to jest transakcyjna, czy to jest cena ofertowa. Natomiast tutaj też mamy taką jakby różnorodność, bo na przykład inaczej jest, jak sprzedajemy dom za 2 miliony, a inaczej jak sprzedajemy działkę za 100 tysięcy. Bo jeżeli przyjmiemy wartość nieruchomości i przyjmiemy procenty, przyjmijmy, że pracujemy na około między 4 a 5%, to jeżeli weźmiemy pod uwagę 5%, to od 2 milionów 5% to jest kwota X, a od 100 tysięcy 5% to jest kwota Y. Czy pracujemy inaczej? Myślę, że nie. Inne są trochę czynności, bo inaczej się sprzedaje działkę za 100 tysięcy, a inaczej willę za 2 miliony, to jest oczywiste. Ale ta różnica w tym wynagrodzeniu jest dosyć spora, więc ja na przykład przy takich działkach, które są w niższej wartości, wtedy określam wartość wynagrodzenia kwotowo. I wtedy to na przykład jest 10 tysięcy, co stanowi 10% całej ceny sprzedaży, tak? I wtedy można powiedzieć, ojej, 10% wynagrodzenia to strasznie dużo. No tak, to jest niby dużo, jeżeli chodzi o procent, ale jeżeli chodzi o kwotę, to wcale nie jest dużo, bo dom sprzedawany za 2 miliony i tam 5%, to rachunek jest prosty, prawda? Więc to też wszystko zależy od nieruchomości, myślę, jaką sprzedajemy i o jakiej wartości. A z tą ceną właśnie, czy pośrednik powinien negocjować cenę, pomagać w negocjacjach, czy wyłącznie przekazywać propozycje między stronami? Powinien się angażować w negocjacje? To zależy. Wszystko jest kwestią umowną, właśnie, to zależy. A wy angażujecie się w negocjacje? Tak. Ja nawet mam w umowie wpisany taki zapis, taki akapit jeden, gdzie klient, określamy sobie cenę wyjściową, ofertową i klient wyraża zgodę do negocjowania przez pośrednika do kwoty takiej i takiej. Czyli na przykład jeżeli mamy wyjściową milion, a on mi się zgadza, żeby negocjować do 800 tysięcy bez kontaktu ze sprzedającym, z zamawiającym. Czyli to jest ten bufor, który ja mogę sobie sama negocjować z klientem. Jeżeli klient będzie negocjował niżej, to dopiero wtedy muszę to konsultować. Ale co do zasady, ja zawsze mówię klientom, że i tak każdą ofertę złożoną przez kupującego będę przekazywać i będziemy ją po prostu omawiać, natomiast ja wtedy przekażę swoje sugestie, czy lecimy dalej, czy zostawiamy, odpuszczamy, czyli wchodzę w taki tryb negocjacji, ale już też w porozumieniu z klientem. Ja może dodam do tego, że zgadzam się oczywiście z tym, co powiedziała Aga, i obowiązkiem pośrednika zgodnie z kodeksem etyki jest przekazać każdą ofertę sprzedającemu i każdą ofertę kupującemu. To nie my wybieramy, my doradzamy, natomiast całą resztę, tą decyzję finalną podejmuje klient, czy kupujący, czy sprzedający. Więc tu nie może być sytuacji, że my jej nie przekażemy, negocjujemy na prośbę klienta. Ja miałem na szczęście albo niestety sytuację, gdzie klient kategorycznie powiedział, że on oczekuje nieco niższego wynagrodzenia, ponieważ on sam sobie będzie doskonale negocjował. No i bywały sytuacje, gdzie te doskonałe negocjacje klienta zakończyły się pozornym sukcesem, czyli klient był zadowolony, a ja wiedziałem, że można było więcej. No bo jednak my tych nieruchomości troszkę więcej widzimy i troszkę większą ilością obracamy niż klient, więc mamy. Czyli tu wracamy do tego punktu, o którym mówiliśmy, że koszt pośrednika versus koszt braku pośrednika, tak, który się ponosi nie zatrudniając profesjonalisty. Może tak być. Chciałem jeszcze was zapytać o tę współpracę na wyłączność, bo pytamy, czy pośrednik to zło. Już mniej więcej wyjaśniliśmy, natomiast czy współpraca na wyłączność to zło? Obalimy trochę mitów, trochę też pozaczepiam was w takich popularnych właśnie opiniach obiegowych.
miejskich legendach? Pozaczepiaj koniecznie, bo to jest bardzo ważny temat. Ja tak prowokacyjnie trochę zacznę od drugiej strony, mianowicie klienci uważają z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu, że umowa na wyłączność ich ogranicza. Gdzieś ten mit został wbity do głowy przez różnego rodzaju historyczne zakręty, przez różnego rodzaju próby kształtowania się zawodu pośrednika. My też się uczyliśmy. Przepraszamy, jeżeli gdzieś po drodze zrobiliśmy komuś jakąś drobną krzywdę albo nie spełniliśmy jego oczekiwań. Natomiast w tym momencie współpraca to jest klucz zarówno w pracy ze sprzedającym, jak i z kupującym, z najemcą i z wynajmującym. Bez współpracy ja nie wyobrażam sobie w tej chwili transakcji na rynku nieruchomości. Kilkaset tysięcy złotych obrotu tylko w zeszłym roku to są transakcje we współpracy. I nie ma dobry pośrednik, który nie współpracuje, no, nie ma racji bytu. Umowa z klauzulą wyłączności to jest umowa otwarta. Ona umożliwia zarówno pośrednikowi, jak i klientowi wyjście do absolutnie szerokiego grona wszystkich klientów. Ponieważ na umowie z klauzulą wyłączności ja pokazuję adres nieruchomości, pokazuję jej lokalizację i położenie, jestem w stanie zrobić profesjonalne materiały, jestem w stanie zrobić mnóstwo czynności, które wymieniała Agnieszka i na pewno jeszcze gdzieś do tego wrócimy. Jestem w stanie zrobić dużo więcej weryfikacji. Jestem w stanie jako pośrednik, czy też właściciel biura, dużo więcej zainwestować w daną nieruchomość, żeby ją po prostu sprzedać. Jestem w stanie wysyłać te oferty wszystkim pośrednikom i zapraszać ich do współpracy, bo na tym powinna polegać praca pośrednika i na końcu mamy efekt w postaci najlepszej możliwej dla uzyskania ceny dla klienta w danym momencie na rynku. To w takim dużym skrócie i nie pomijajmy tutaj kupującego, ponieważ z kupującym, jeżeli posiadam umowę i współpracuję ze wszystkimi, jest system wymiany ofert i klientów, który się nazywa mls.org.pl. To jest system wyłącznie dla pośredników. Agnieszka opowie za chwilę jeszcze o drugim systemie, który też jest systemem współpracy dla pośredników. I tych systemów jakbyśmy zebrali, to będzie jeszcze więcej. Ale w MLS-ie, gdzie ma dostęp 4,5 tysiąca pośredników z całej Polski, kilkaset biur nieruchomości, my się wymieniamy ofertami między innymi off-market. My wprowadzając klientów, wymieniamy się również tymi klientami. Oczywiście z zachowaniem RODO, czyli nie mamy żadnych danych klientów, tylko i wyłącznie zakres ich poszukiwań. Ale dzięki temu jestem w stanie skutecznie robić transakcje z pośrednikiem, którego nie znam, a który po prostu wiem, że pracuje na pewnych wartościach, z pewnym kodeksem etyki i będzie pracował dla swojego klienta. W tym momencie kończy się problem, czy brać wynagrodzenie z dwóch stron. Ja biorę od klienta, którego reprezentuję i z drugiej strony mam pośrednika, który bierze pieniądze od klienta, którego reprezentuję. Jakie to proste? Czyli tu trochę obalamy ten mit, że, który krąży, mówi o tym, że jeżeli mamy tę współpracę na wyłączność, to ta oferta utknie u jednego pośrednika, bo to, co powiedziałeś, pośrednicy między sobą współpracują i to nie jest tak, że moja oferta zostanie tylko u ciebie. Bo oddam pewną liczbę i oddam głos Agnieszce. Skuteczność w umowach na wyłączność 95%. Skuteczność w umowach zwykłych 7%. Dziękuję. Ja tylko a propos tego obalenia tego mitu i zbijania obiekcji klienta, który ma obawy, że jak przekaże swoją ofertę do jednego pośrednika, to ona będzie ograniczona. Zawsze mówię mu do niego w ten sposób: szanowny panie, szanowna pani, na umów otwartych ile pani by chciała podpisać? No tak z 5, no to wtedy pani będzie miała tylko jedna, a tutaj będzie miało 5 pośredników. Ja mówię: świetnie, super, to ja pani już gwarantuję, że ja wyślę pani ofertę do 2000 pośredników z Wrocławia. I ona wtedy: ale jak to? Ja mówię: no tak to. Jednym klikiem pani oferta znajdzie się u 2000 pośredników we Wrocławiu. Mało tego, w międzyczasie wysyłamy również oferty do biur nieruchomości. Wrzucamy je gdzieś tam na grupy zamknięte, które mamy
facebookowe samych pośredników, to też trafia do ich rąk. Jeżeli nieruchomość jest nietypowa i mam taką wizję, że być może ją sprzedam na przykład w Warszawie, to od tego właśnie jest system MLS, że ta oferta trafiając do systemu MLS może znaleźć swojego klienta nie we Wrocławiu, tylko w Warszawie. I kolejnym argumentem jest na przykład to, o czym też Rafał właśnie wspominał. Tak, tworzymy taką inicjatywę, która się nazywa Spod Lady. Jest to grupa pośredników, którzy pracują na ofertach off-marketowych. Czyli ja mówię do tej klientki, szanowna pani, szanowny panie, zacznijmy od tego, że pani oferta przede wszystkim na tydzień trafi w ogóle do takiej grupy zamkniętej między pośrednikami i może się zdarzyć tak, że ona się sprzeda w ciągu tygodnia. Co pani na to? Ojej, no to chyba jest niemożliwe. Ja mówię, owszem, to jest bardzo możliwe, bo jeżeli w tym momencie będzie inny pośrednik, który będzie miał klienta kupującego, który będzie miał aktualnie dokładnie taką potrzebę zakupową, że pani nieruchomość wpisze się w tą jego potrzebę, to my zamkniemy transakcję w ciągu tygodnia. Ja to na przykład zrobiłam w zeszłym tygodniu, tak? Zamknęliśmy transakcję w ciągu tygodnia, oferta nie ujrzała światła dziennego, nie wydałam pieniędzy na sesje zdjęciowe, na marketing, na portale nieruchomościowe i tak dalej. O tym może nie mów, bo klienci będą chcieli zbijać prowizję. Nie. Właśnie tym bardziej powinni mieć coś kosztów, w sensie... Nie. A czas... Proste myślenie, nie przyniosła kosztów, może zejdziemy z prowizji. Nie, okay. To te argumenty, tych argumentów... Pamiętajcie, że ja was challenge'uję w imieniu widzów. Dobrze, doceniamy ten challenge, tylko powiem ci, że ja też się kiedyś tego obawiałem, że jeżeli powiem klientowi, że mogę szybko sprzedać jego ofertę, unikając kosztów, to on będzie chciał je obniżyć. I wiesz, co zazwyczaj słyszymy w takim momencie? Jeżeli pan to zrobi szybko, w oczekiwanej przeze mnie lub wyższej cenie, to ja panu dopłacę. To tak. Tyle, to się dzieje naprawdę. Ludzie cenią nas za skuteczność. Tak naprawdę dla nich istotne jest, kiedy my dowieziemy. Jeżeli temat będzie pięknie zapakowany i ta paczuszka będzie leżała nieodebrana, to nic dobrego się nie wydarzy. Nie dostaniemy kolejnego polecenia, nie będziemy obsługiwali kolejnego klienta, on nie zrealizuje swojego zamierzenia. No nie, to nie tak ma być. My to wszystko mówimy z doświadczenia, bo wiemy, że to działa. Ja mam świadomość, że jako pośrednik mogę pracować sam, w ogóle sam solo, bez współpracy, bez firmy, bez MLS-u, bez ofert spod lady, bez niczego. No mogę być taką jednoosobową armią, tylko do ilu osób jestem w stanie dotrzeć, ile kontaktów jestem w stanie wykonać. Mówi się, że podobno można po wykonaniu 5 telefonów dotrzeć do prezydenta albo do papieża. No dobrze. W takim razie wy to robicie w ja bym chciał telefony. Zobaczyć... Słucham? Wy to robicie w 3 telefony. My to robimy w 3 telefony, bo już znamy prezydenta. Czyli obaliliśmy też jeszcze przy okazji niechcący, do czego mieliśmy dojść za chwilę w rozmowie, ten mit, że pośrednicy ze sobą rywalizują. Tutaj raczej pokazujecie tę stronę, to od strony współpracy, tak? A mamy mówić prawdę, czy tak, jak chcemy, żeby było? To też zależy. Jakoś kontrowersyjnie, żeby oglądalność wskoczyła, żebyśmy mogli to powycinać, później wrzucić na grupy, rozpocznie się burza, będzie o was głośno. Tylko prawdę, Rafał. Nie wiem, czy to dobrze. No nie, to nie jest tak, że wszyscy bardzo chętnie i zawsze współpracują. Niestety. Branża jest bardzo mocno zdywersyfikowana. To są tysiące ludzi, którzy trafiają z różnych miejsc do zawodu. Czasami trafiają do tego zawodu dlatego, bo wydaje im się, że tutaj leżą wielkie pieniądze i wystarczy się po nie schylić. Tak, to prawda. Tutaj leżą rzeczywiście bardzo dobre pieniądze, natomiast trzeba się po nie bardzo profesjonalnie, bardzo mocno schylać i wykonać mnóstwo pracy. Więc niektórzy próbują ominąć, niektórzy próbują iść na skróty, niektórzy mają jakieś nawyki. Ja nie powiem, że my z tym walczymy. My z Agnieszką między innymi właśnie poprzez Recamp po prostu edukujemy. I to nawet nie własnymi rękami, tylko znamy setki, tysiące ludzi, którzy ze sobą współpracują, którzy potrafią to robić, którzy potrafią nauczyć innych, którzy zwyczajnie w świecie wiedzą, że to się opłaca, zarówno dla pośrednika, jak i dla klienta.
I nie, czasami zdarza się sytuacja, dzisiaj rano tak się składa, że nagrywałem podcast, gdzie padło dokładnie takie pytanie. Co się wydarzy, jeżeli masz klienta, któremu podoba się jakaś oferta, a z drugiej strony masz pośrednika, który nie chce współpracować? I tu nie ma niestety jednoznacznej, pięknej, takiej oprawionej w ramki odpowiedzi. Będę rozmawiał, będę przekonywał, będę namawiał, uprzedzę mojego klienta. Czasami się okaże, że pójdę z nim w jakiś taki, no, odważę się powiedzieć, wręcz podstępny sposób do tej oferty po to, żeby mój klient mógł ją kupić. Bo jakimś prawem druga strona będzie blokowała dostęp do oferty dla klienta, który chce za nią zapłacić. Czy to jest pośrednik, który pracuje na korzyść swojego klienta? No nie. Jeszcze mam pytanie w kwestii tych umów na wyłączność. Jak, znaczy, co zrobić, jeżeli pośrednik nie wykonuje swojej pracy i blokuje taką ofertę na wyłączność? Jak zabezpieczyć się może przed takim działaniem, przed brakiem działania właściwie ze strony pośrednika? Czy coś zapisać w umowie, może jakieś raporty powinniśmy wymagać raportu, na przykład z przeprowadzonych rozmów? Aga? Mówimy o kliencie, tak? W sensie jak zabezpieczyć klienta przed... Klient ma umowę, tak, na wyłączność, pośrednik się nie wywiązuje ewidentnie, no odpuścił temat. I co z tym zrobić? Albo Rafał mówił o tej edukacji, że my edukujemy. Ja we Wrocławiu jakby od 17 lat obserwuję rynek i na początku strasznie mnie to denerwowało, że tej współpracy nie było. Próbowałam to zmieniać całą sobą, byłam super i w ogóle, a teraz już jestem po prostu zmęczona. Natomiast do czego zmierzam? To jest takie coś jak kropla drąży skałę. Jeżeli ja trafiam na taką nieruchomość, od której nie mam dostępu, to robię wszystko, żeby znaleźć kontakt do właściciela. I ponieważ wiem, że to jest złamanie podstawowej zasady etyki pośrednika, czyli brak współpracy, brak udostępnienia oferty, co też, jak tak jak Rafał powiedział, działa w ogóle na szkodę właściciela, więc nie mam skrupułów, żeby dotrzeć do tego właściciela i mu wprost o tym powiedzieć, i takie sytuacje miałam. I właściciele mi dziękowali, byli bardzo wdzięczni, że ja to zrobiłam. Wielu pośredników po prostu tego też nie robi, czyli odpuszczają temat. Dobra, nie uda mi się dotrzeć, trudno, ten tamten jest zły, ale ja nie będę już szukać, odpuszczam. Ja nie odpuszczam, tylko robię wszystko, żeby taką ofertę znaleźć. Idę do tego właściciela albo do niego dzwonię i mówię mu wprost, jaka jest sytuacja. No i te przypadki, które były, no to skończyły się tym, że właściciel umowę rozwiązał, tak? A na przykład mój klient kupił daną nieruchomość, nie? I pośrednik właściwie został niczym. I sobie myślę, to nie jest robienie komuś krzywdy. Ja nie robię pośrednikowi krzywdy, dlatego że pośrednik sam sobie na to pracuje. Bo jeżeli ktoś myśli, że inny pośrednik będzie idiotą, albo że klient jest też idiotą, no to się bardzo myli. Bo ten nasze środowisko, powiedzmy, że jest bardzo otwarte. My mamy dostęp do ofert prywatnych. My jesteśmy w stanie po numerze telefonu dojść do właściciela, który 2 lata temu oferty wrzucił do internetu, więc to nie jest trudne, żeby to znaleźć. Są wyszukiwarki ksiąg wieczystych. Jak mamy adres, to znajdziemy księgę wieczystą, możemy znaleźć adres, dane właściciela, wszystko, naprawdę. I tego typu praktyki są po prostu słabe, więc ja zaczynam od tego, że to inni pośrednicy powinni trochę edukować tych, którzy właśnie takie praktyki stosują, i dzięki temu też my, właścicieli, tak myślę. Absolutnie tak. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, Paweł, tak, jak najbardziej klient może zawrzeć w umowie zapisy, które będą go chroniły przed tym, że pośrednik zwyczajnie w świecie oleje temat. Tak jak powiedziałeś, to może być jakiś raport, to mogą być jakieś ustalone kontakty, to mogą być jakieś czynności, co do których pośrednik się zobowiąże, ale nic nie zastąpi bieżącego kontaktu i rozmowy, bo to, do czego ja się zobowiążę dziś, to może być absolutnie nieaktualne za 2 miesiące. Bardzo często mam sytuację, kiedy pozyskuję nieruchomość w rynku, uznając, że jest ok w tym momencie, a ten rynek błyskawicznie się zmienia.
chociażby to, co się stało na przełomie czerwca, czerwiec, lipiec, sierpień w zeszłym roku. Tak? Ceny zmieniły się o 15%, w niektórych miejscach nawet więcej. Trzeba błyskawicznie zmieniać to, co mamy zapisane w umowie. Jeżeli pośrednik nic nie robi i trzyma tą ofertę tylko po to, żeby ją mieć, to trzeba z nim rozmawiać. Trzeba do niego dzwonić. Jeżeli klient nie ma możliwości wyjścia z umowy, jeżeli pośrednik tam nic nie robi, to prawdopodobnie jest to źle spisana umowa i w żaden sposób nie było tam ani rozmowy, ani negocjacji, ani badania potrzeb, ani żadnych wzajemnych ustaleń, bo umowa jest rodzajem kontraktu, a kontrakt zobowiązuje obie strony do pewnych działań. Więc starajmy się, żeby nasze umowy były kontraktem z klientem, a nie agendą czynności, bo to też działa obie strony. I jak już ustaliliśmy w umowę, można wpisać wiele rzeczy, w sensie klarownie opisać zakres obowiązków jednej i drugiej strony, bo klient tutaj też ma pewne obowiązki. Okej, to jeszcze chciałem Was na koniec już właściwie dwa pytania, bo jeszcze to, co Agnieszka powiedziała o innych pośrednikach, chciałem Was zapytać, czy po takiej sytuacji, gdzie znalazłaś taki kontakt do właściciela mieszkania, czy taki pośrednik odzywał się później do ciebie, albo robił ci jakieś problemy, nieprzyjemności miałeś? Czy generalnie w tym środowisku jest tak, że no, w takich sytuacjach później no, musisz się liczyć z tym, że ktoś ci nie poda ręki, nie będzie chciał z sobą na konferencji rozmawiać? Czy takie sytuacje się zdarzają, czy raczej schodzimy z tego, powiedzmy, nazwijmy cudzysłowie, ringu, okej, nic się nie stało, tam sobie walczymy, poza ringiem jesteśmy ludźmi? Na rynku pozostało jeszcze 1999 innych pośredników, którzy mnie lubią. I także nie mam z tym problemu, jak jeden z nich na przykład nie będzie mnie lubił. Poza tym, jak jest takie powiedzenie, nie jestem zupą pomidorową, żeby wszyscy mnie lubili. Dla mnie najważniejszy jest klient, dla Rafała też. Najważniejsi dla nas są klienci i żeby działać dla nich, ponieważ nasza praca to jest praca z klientem. A ponieważ znamy standardy, mamy dobre standardy, znamy etykę i mamy też etykę i ta etyka jest dla nas mega ważna, to jest trochę tak jak, wiesz, jak wypieranie. Jeżeli wypierasz z siebie i udajesz, że nie ma problemu, to niestety, ale ta druga osoba nigdy się nie nauczy. Ja myślę, że jedna, druga, trzecia taka sytuacja i taki pośrednik też zacznie się zastanawiać, czy on rzeczywiście nie robi źle. Bo na rynku wrocławskim mieliśmy już takie sytuacje różnych biur, różnych pośredników i nagle się zmienili, więc jakby jest szansa na pewną zmianę i odmianę jak najbardziej. Ja w to cały czas, ja w ogóle wierzę w ludzi, że oni w ogóle są wszyscy super i w ogóle, i że będą super i w ogóle. Jest szansa, co? Prawie wszyscy. Prawie. Jest szansa na zmianę i wierzę w to, że to się zmieni. Natomiast nie miałam jakichś nieprzyjemnych sytuacji, ale potrafię je w taki sposób załatwiać. To też trzeba potrafić, nie? Bo nie każdy potrafi w ten sposób egzekwować. Tylko tak jak mówię, to jest wszystko dla dobra ogólnie szeroko pojętego pośrednictwa. Ja bym też tutaj zwrócił uwagę, żeby klienci wiedzieli, gdzie mogą danego pośrednika zweryfikować. Bo prawda jest taka, że w momencie, kiedy pośrednik nie należy do żadnego stowarzyszenia, nie jest nigdzie zrzeszony, to tak naprawdę nie możemy zrobić nic poza sprawą sądową, jeżeli tam są działania nieetyczne. Jeżeli jest zrzeszony w stowarzyszeniu, jeżeli to stowarzyszenie należy do federacji, w tym momencie mamy jakieś narzędzia, którymi możemy go dyscyplinować, kodeks etyki, który ma być przestrzegany bezdyskusyjnie. Natomiast jeżeli będzie to człowiek, który zupełnie robi wszystko po swojemu, i ja nie twierdzę, że będzie to robił źle, bo są freelancerzy, którzy robią to naprawdę w doskonały sposób, ale jak ten klient musi zweryfikować, w jaki sposób klient może zweryfikować pośrednika? No, zacznijmy od tego, czy on właśnie gdzieś coś robi, gdzieś należy, ktoś może wyciągnąć wobec niego jakąkolwiek odpowiedzialność. Okej, to jest ciekawy też insight, w sensie ta weryfikacja, może nie wszyscy o tym wiedzą, też ciekawa rzecz. I ostatnie pytanie, czy zdarzyło Wam się, żeby klient Wam nie zapłacił wynagrodzenia czy prowizji, bo uznał, że jednak to jest trochę za dużo? Jak już miał te pieniądze w kieszeni, zobaczył, ile tego jest i nie chciał się podzielić.
Oczywiście. Czasami się zdarzyło. Z przykrością stwierdzam, że przy tysiącach transakcji tak, zdarzyło się, ale to są naprawdę przypadki incydentalne. To jest jakiś promil. Nie jest. Jedna sytuacja w skali roku to może tyle, tak? Na kilkaset transakcji, więc nie zawracamy sobie tym za bardzo głowy. Zawsze zdarzy się ktoś, kto będzie wiedział lepiej, kto uzna, że on w ten sposób zaoszczędzi. Ja może powiem, zdarzały się takie sytuacje. Zazwyczaj rozmawiamy i zazwyczaj polubownie kończymy te spory. Z drugiej strony szkoda tracić energii na kogoś, kto nie docenia naszej pracy albo próbuje nas wprost oszukać. To są tak dwie strony, ponieważ z jednej strony mamy to, że właśnie nie chcemy tracić energii, a z drugiej strony mamy pewność, że zgodnie z zapisami umowy to wynagrodzenie najzwyczajniej w świecie nam się należy. I teraz co zrobić? Czy idziemy do sądu, czy po prostu dbamy o swój komfort psychiczny i o naszą głowę i po prostu nie idziemy do sądu, nie? Wczoraj prowadziłam webinar z Anią Niecikowską, panią adwokat, która zajmuje się właśnie takimi sprawami pośredników, reprezentuje pośredników w sądach właśnie o zapłatę wynagrodzenia. I teraz jednym jest to, czy klient w ogóle chce zapłacić, a innym jest to, czy klient chce na przykład zapłacić połowę, bo stwierdzi w międzyczasie, że a jednak jakieś tam czynności nie do końca zostały wykonane i on uważa, że nasza praca była warta tyle i tyle. I ja tam powiedziałam w czasie tego webinaru, że właściwie właśnie dla swojego komfortu psychicznego i dlatego, żeby uniknąć dwuletniego procesu, rezygnuję z takich spraw, tylko raczej się chcę dogadać, a jeżeli się nie dogadam, to po prostu odpuszczam, bo dla mnie ważniejsze jest moje życie, moja rodzina, moje dzieci, moi przyjaciele, że ja dla nich będę bardziej uśmiechnięta niż mniej uśmiechnięta, bo wiadomo o co chodzi, że tego typu sprawy też jakby nas absorbują. Tak. Natomiast no, Ania jakby zwróciła też mi uwagę na bardzo ważną rzecz, że właściwie po to są prawnicy, że to oni ściągają z nas ten obowiązek martwienia się, przygotowywania dokumentów, reprezentowania w sądzie i bawienia się przez dwa lata w proces, prawda, odzyskiwania pieniędzy, które nam się należą. Mamy analogię do naszego zawodu. Tak, i tutaj ona absolutnie miała rację, uświadomiła mi, że właściwie jeżeli z umowy wynika coś, co rodzi pewne zobowiązania ze strony klienta, to po prostu powinniśmy o to walczyć. I tyle. Dokładnie tak. Pozbywszy się tej złej energii, na sam koniec kończymy. Dziękuję wam bardzo. Patrzę jeszcze na pytania, tutaj tylko komentarze, że w Hiszpanii współpraca między biurami to codzienność. I Sylwia jeszcze też napisała, a to a propos tych konfliktów, czy właściwie tych nieprzyjemnych sytuacji między pośrednikami, że jak sobie poradzić na małym rynku w małym mieście, ale to chyba można by odnieść również do małego rynku. To, co powiedziałaś, też fajne było, że jakby musimy też dawać do zrozumienia tym ludziom, że coś robią nie tak i być może oni się zreflektują i dojdą sami do takich wniosków. Poza tym to jest ich problem, jeżeli postępują nieetycznie lub źle, jeżeli my działamy w dobrej wierze. Jeżeli nie mamy złych zamiarów, to jest ich problem, jak oni to odbierają, nasze działanie. Znaczy, tak mi się wydaje, ale być może popłynąłem za bardzo. Natomiast bez złych intencji kończymy. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Dziękujemy widzom. Widzimy się z widzami za tydzień. Z wami jeszcze przez chwilę się zaraz zobaczymy, jak rozłączymy live'a. Kto to? No, to jest taki gość, który o wyłączność walczy już od 11 lat. To jest nasza rekampowa maskotka. On jest tutaj ubrany, on ma identyfikator i ma muffinkę w ręku. To jest rekampowa maskotka, która przedstawia rekampowicza, który się uczy. No, nasz znak rozpoznawczy. Rozwija się, dba o standardy i jest fajnym pośrednikiem. Tak jest. Najskuteczniejszym zespołem.
Dobra, dzięki Wam bardzo. Widzimy się jeszcze przez chwilę w studiu po rozłączeniu tego live'a, a wszystkim widzom dziękujemy bardzo i spokojnej nocy i owocnych współprac z pośrednikami. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do współpracy. Jak najbardziej.